Przenieśmy się dzisiaj do rodzimowierców, do Słowian i przede wszystkim do drzew, które dla Słowian miały bardzo, bardzo duże takie znaczenie, ponieważ każde drzewo żyje, każde drzewo ma duszę, ma wielką, życiodajną albo też i czasami niszczycielską moc. Słowianie wierzyli, że szacunek, jaki okaże się drzewo, może przyczynić się do ich rozwoju duchowego. Kiedyś między innymi ludzie wykorzystywali taką życzliwą siłę drzew. Słowianie mieli swoje święte gaje, wielkie dęby, buki czy kasztanowce, które często spełniały jakąś taką rolę wyroczni. Szli ze swoimi kłopotami, zasypiali pod ich gałęziami. Wierzyli oczywiście, że duchy drzew podpowiedzą im, rozwiążą ich problemy. Często było tak, że nawet chorzy przychodzili tutaj po zdrowie, często otrzymywali to zdrowie pod drzewem. A przynajmniej tak uważali, że tak właśnie jest między innymi. Badania, które przeprowadzone zostały w Rosji, wykazały, że między innymi gałązki jodły syberyjskiej w pomieszczeniu chorego zmniejszało 50% liczbę mikrobów, a sosnowe i jałowcowe przyspieszały rekonwalescencję, zwłaszcza u chorych na płuca. Zresztą do dziś zachował się taki zwyczaj, że jakoś boli głowa, to powinien tą głowę przystawić do brzozy, trzymać przy brzozie i wtedy ten ból na pewno mu jakoś tam będzie odjęty. Także Słowianie bardzo przykładali taką dużą wagę do, moi drodzy, właśnie takiej świętości drzew. Kilka takich gatunków, jak się do nich odnosili, na przykład bez. Jeśli chodzi o bez, to Słowianie uważali, że pod bzami gromadzą się często złe duchy. Istniał taki zwyczaj wylewania pod bez wody po obmyciu zmarłego. Kiedy to uczyniono, nie wolno było tam chodzić do tego bzu. Pod bzem czarnym znajdować się miały wejścia do krainy umarłych, a tych wejść miały według Słowian pilnować żmije. Słowianie na podstawie krzaków bzu przepowiadali różne rzeczy. Wierzono, że jeżeli na jesieni znowu bez zakwitnie, będzie to oznaczało na przykład śmierć kogoś młodego. Natomiast uschnięcie bzu z niewiadomego powodu na wiosnę miało zapowiadać suszę, moi drodzy. Często też właśnie z bzu Słowianie wykonywali takie czarcie miotły. Bez brano jako taką złą oznakę, szczególnie dla panien na wydaniu. Ale nie tylko kojarzono bez z czymś złym, moi drodzy, bo wykorzystywano go do leczenia. Kwiaty bzu miały takie przeciwwykrztuśne, przeciwgorączkowe, pewne, jak to tak nazwać, profity medyczne i w związku z tym bez był też wykorzystywany leczniczo. Drugim drzewem przykładowo brzoza. Początek roku Słowianie często rozpoczynali od rozpalenia ogniska właśnie z drewna brzozowego. Gałązkami brzozy już w czasach przedchrześcijańskich dekorowano często domy. Urządzano też korowody, w których szli ludzie przebrani za gałęzie brzozowe. Zwyczaj później ten został zmieniony i właśnie w ten sposób powstały zielone świątki. Między innymi na Rusi kobiety składały pod bzami ofiary z pierogów, z kaszy. Był to taki stary zwyczaj, w których w czasach chrześcijańskich praktykowano w okolicach Wielkanocy. W noc świętego Jana puszczano na rzekę wianki uplecione z gałązek brzozy. Obserwowano, jak płyną i właśnie na tej podstawie przepowiadano jakąś przyszłość, takie związki miłosne i tak dalej. Jak już wcześniej powiedziałem, oczywiście w gaju były takie gaje brzozowe też i one też istniały takie w sposób leczniczy, gdzie to mówiłem, że głowa kogoś boli, brał, moi drodzy, w jakimś tam stopniu przytulał się do tej brzozy i ten ból ustępował. Innym drzewem przykładowo jest buk. To takie też bardzo stare słowiańskie drzewo. Między innymi Aleksander Brückner udowodnił, że choć Słowianie nie posiadali własnej nazwy na to drzewo, stosowali zapożyczenie z niemieckiego. Znali i doceniali również te walory buka. Słowianie twierdzili, że przy którym domu bukowina rośnie, tam czary i gusła żadne szkodzić nie mogą. Wiele też nazw miejscowości w Polsce nawiązywało do tego drzewa. Z drewna bukowego sporządzano m.in. też rytualne fajki. Oddziaływanie buka działało kojąco na nerwy człowieka, który w jego otoczeniu przebywał. Kolejnym drzewem może być cis. To drzewo było szczególnie czczone na Podkarpaciu. Uważano, że cisowe kołeczki
używane były często do gwoździ. Więc cisem przybijano, robiono takie cisowe gwoździe i zabezpieczano m.in. dachy. Słowianie uważali przede wszystkim cis za drzewo zmarłych, którego wieczysta zieleń znamionuje wieczność życia duchowego. Igliwem cisa często posypywano izby, gdzie przebywał zmarły, oraz drogę od izby aż do bramy w ogrodzeniu, a niekiedy nawet całą drogę do cmentarza. W końcu królewskie drzewo dąb, między innymi, to w wielu tradycjach uchodziło za święte. Nazywano je starosłowiańskim dąbr przede wszystkim. To było, Słowianie poświęcali dębowi niesamowitą uwagę, ponieważ on przyciągał pioruny, zadziwiał ich swą mocą. Dąb symbolizował ogień, drzwi do nieba, długowieczność, potęgę, wytrzymałość, siłę fizyczną. No, szczególnie cenne były takie dęby właśnie, w które uderzył piorun. Takie drzewa uważano jako drzewa naznaczone przez samego Boga. Święty ogień wskrzeszano, pocierając dwa kawałki drewna dębowego, które były naznaczone przez pioruna. W ten sposób rozpalano właśnie dębem, moi drodzy, ogniska. Często też były właśnie takie gaje dębowe, gdzie zwykli ludzie mieli jakoś ograniczony dostęp, natomiast no, on był dla wybranych, tak to nazwijmy. Grusza przykładowo, inne drzewo. Grusze uważali Słowianie jako drzewo, które karmiło. Grusza pospolita zwana była też często ulęgałką. Często możemy ją zobaczyć właśnie na polach. Dawała ona schronienie przed letnim upałem, przed deszczem, w czasie prac jakichś tam polowych. Innym drzewem, na przykład jabłoń, to drzewo jest datowane, że ono w Polsce pojawiło się 1500 lat przed naszą erą. Między innymi to drzewo znaleziono w osadzie, moi drodzy, w Biskupinie. Jabłonkę najczęściej sadzono w każdym przydomowym ogródku. I na zakończenie jeszcze jałowiec, który jest rośliną bardzo cenioną przez Słowian. Jest to dla Słowian roślina, która wyjaławiała, likwidowała mikroby wokół. Dodawano ją często do kadzideł, palono przy łóżku chorego. Jałowiec miał uzdrawiać.